Liczby synchroniczne i zagadnienia pobieżne. Liczby synchroniczne to liczby, które pojawiają się w pewnych okolicznościach, które mogą być dla nas znaczące. Mogą być to na przykład godziny o symetrycznych cyfrach, na przykład 11.11, lub liczby, które pojawiają się w pewnych sytuacjach życiowych, takich jak daty urodzin, numery telefonów, numery domów i tym podobne. Liczby synchroniczne to tylko jedno z wielu zjawisk, które przypisuje się połączeniu duchowemu z wszechświatem. Innymi popularnymi przykładami są na przykład przypadkowe pojawienie się określonego słowa lub frazy podczas rozmowy, nagłe odkrycie książki, która zawiera odpowiedzi na trudne pytania, czy niezwykłe zbiegi okoliczności, które doprowadzają do pozytywnych zmian w naszym życiu. Niektórzy ludzie uważają, że pojawiają się one w ich życiu jako komunikaty od wszechświata, aniołów lub innych istot duchowych. Jednakże istnieją również osoby, które postrzegają je jako znaki, jakie życie wysyła im przez swoje tajemnicze mechanizmy. Według ezoteryków liczby synchroniczne są formami synchroniczności, czyli zbiegiem okoliczności dwóch lub więcej wydarzeń, które mają głębsze znaczenie i cel. Synchroniczność to pojawienie się ukrytego porządku w rzeczywistości, w której łączą się przyczyna i skutek na poziomie duchowym. Może to oznaczać, że niektóre wydarzenia w naszym życiu są połączone ze sobą w sposób niewidoczny dla naszego rozumu, ale widoczny dla naszej intuicji i wewnętrznego poczucia. Synchroniczność nie jest przypadkowa, a zdarzenia z nią związane mogą być związane z naszym przeznaczeniem, misją życiową, rozwojem duchowym lub potrzebą zmiany. Mogą one również stanowić potwierdzenie naszych intuicji, marzeń lub pragnień. Interpretacja konkretnych liczb synchronicznych zależy od kontekstu i skojarzeń danej osoby. Konieczne jest skorzystać z własnej intuicji w tym procesie. Można również medytować lub modlić się o otrzymanie odpowiedzi lub wskazówek od wszechświata lub swoich przewodników duchowych, aby pomogli w zrozumieniu i interpretacji tych zjawisk. Niektórzy uważają także, że synchroniczność może być powiązana z pojęciem przeznaczenia. Według tej koncepcji każdy z nas ma określony cel w życiu, który musi osiągnąć. Synchroniczność może być sposobem wszechświata, aby nam pomóc w realizacji tego celu i prowadzić nas na właściwą drogę. Dlatego warto zwrócić uwagę na synchroniczne zdarzenia i próbować je interpretować w kontekście swojego życia i celów, aby lepiej zrozumieć swoją drogę życiową i działać zgodnie z nią. Synchroniczność może pomóc w odkryciu ukrytych znaczeń lub wskazać drogę do osiągnięcia duchowej doskonałości. Synchroniczność może być także postrzegana jako forma kontaktu z naszą nadświadomością. Nadświadomość to obszar naszej psychiki, który jest poza świadomym zakresem naszego myślenia i działania, ale ma wpływ na nasze zachowanie i emocje. Jung uważał, że synchroniczność jest przejawieniem łączności między naszą świadomością a nadświadomością. Według niego synchroniczność to ukryta siła, która działa w tle i pomaga nam zrozumieć nasze życiowe wyzwania i cele. Jung wierzył, że synchroniczność jest połączona z koncepcją archetypów, czyli elementów psychiki, które mają uniwersalne znaczenie dla całej ludzkości. Synchroniczność może więc być odczytywana jako wskazówka od naszej nadświadomości, która chce nam coś przekazać i pomóc w rozwoju osobistym. Może to być wskazówka na temat naszych zainteresowań, misji życiowej, sposobu radzenia sobie z trudnościami, czy też wskazówka na temat tego, co powinniśmy zmienić w swoim życiu. Synchroniczność może wywoływać różne uczucia u różnych osób. Dla jednej osoby liczba 1111 może symbolizować początek nowego etapu w jej życiu, dla innej może być to przypomnienie o konieczności podjęcia działań, które poprawią jakość jej życia. Z tego powodu interpretacja zjawisk synchronicznych zawsze zależy od doświadczeń i osobistych przekonań osoby, która je doświadcza. Wiele osób twierdzi, że zjawiska synchroniczności pomagają im odnaleźć sens w życiu i pokierować nim w pożądanym kierunku. Warto zwrócić uwagę na te zjawiska i próbować zrozumieć ich przesłanie, gdyż mogą one być cennym źródłem wskazówek dla naszej drogi życiowej i rozwoju duchowego.